dzisiejszym odcinku poznamy 37-letnią Julię z Warszawy, która wraz z narzeczonym Kike od 2 lat mieszka w Maladze w Hiszpanii. Pracuje tu jako menadżerka apartamentów na wynajem oraz producentka filmowa. Julia zabierze nas na przejażdżkę rowerową po swoich ulubionych miejscach. Apartamentów turystycznych. Idę teraz do jednego z nich. Na dzisiaj mam 2 zadania. Spotkanie z moim szefem i check-in nowych gości. To jest jeden z apartamentów, w których jestem menadżerką. Wszystkie moje apartamenty są w centrum. Każdy ma parking, każdy ma aneks kuchenny, łazienkę. Można tu spędzić naprawdę miły czas. W całości obsługuję apartamenty, czyli zatrudniam firmę sprzątającą, zajmuję się rezerwacjami, przyjmuję gości. Zawsze są jakieś małe poprawki do zrobienia. Tym razem widzę, że ręczniki przyjechały z pralni, ale nie zostały złożone, więc trzeba je jeszcze ułożyć. Wszystko musi być na tip-top. Julia? Julio? Cześć, co tam? W porządku. Wszystko gotowe, mieszkanie super wygląda po remoncie. Wszystko pomalowane na biało. To jest mój szef, to jest Joaquin. Joaquin jest właścicielem apartamentów, w których ja jestem menadżerką. Co jakiś czas się spotykamy, żeby ustalić nowe strategie. Dzisiaj się spotykamy w apartamencie, bo musimy pewne rzeczy ustalić. Jak myślisz, skąd dziś będziemy mieć gości? Myślę, że do Malagi przyjeżdża ponad połowa turystów z zagranicy. 40% to Hiszpanie. Jeśli chodzi o turystów spoza kraju, to pewnie z racji tego, że to ty prowadzisz, przyjeżdża tu wielu Polaków. Może to przypadek. Dobry wieczór. Świetnie, czekam na was w apartamencie na pierwszym piętrze. Zobaczymy się za moment. Super, dzięki. Zaraz przyjdą turystki. Dzięki. Zostawiam cię. Jesteśmy w kontakcie. No to na razie, pa. Dziękuję. Sprawy ustalone, więc ja idę do drzwi otwierać naszym gościom. Dzień dobry, co u ciebie? Świetnie. Suzana, miło mi. Julia, bardzo mi miło. Jak podróż? W porządku. Ta praca bywa bardzo przyjemna, ale i bardzo trudna. Wymaga bardzo dużo cierpliwości, bo zdarzają się różni goście. Ja zawsze słucham, zawsze pomagam. Czy w pobliżu są jakieś fajne miejsca, żeby coś zjeść? W Maladze mamy najlepsze jedzenie i najlepszych facetów. Ze wszystkimi sprawami możecie do mnie dzwonić. Przyjemność po naszej stronie. Miłego wieczoru. Do widzenia. Witajcie w Maladze. Hola, tu Julia. Witam was w Hiszpanii, w mojej ukochanej Maladze. Kiedy pierwszy raz tutaj przyjechałam, wiedziałam, że kiedyś tu zamieszkam. No i tak się też stało. Zawieram was teraz na przejażdżkę i pokażę wam, czym zauroczyło mnie to miasto. Jedziemy. Pierwszy punkt zwiedzania: latarnia morska. La Farola. Jedna z 2 latarni w Hiszpanii, która ma rodzaj żeński. Żona burmistrza namówiła go, żeby stworzyć latarnię, która ma u swojej podstawy figurę przypominającą halkę noszoną pod spódnicami. Jedziemy dalej. Na Plaza de la Constitución. To jest plac, który upamiętnia konstytucję 1978 roku. Pierwszą konstytucję, która powstała po rządach Franco. No i Calle Larios. Calle Larios to jest centralna ulica Malagi. Najważniejsze miejsce spotkań, spacerów. To jest ulica cała zbudowana z marmuru. W tej chwili mamy czerwony dywan, bo trwa festiwal filmowy. Przez długi czas była jedną z najdroższych ulic w Hiszpanii.
ciekawe, jeszcze 20 lat temu jeździły nią samochody i bryczki. A w tej chwili jest tylko pieszą ulicą.